Na co dzień jestem pracownikiem Dębickiego Szpitala w sekcji technicznej. Cały czas jestem strażakiem nieprzerwanie Ochotniczej Straży Pożarnej na Wsi Prostackim oraz kochającym mężem. Nie bez powodu wybrałem tło takie na dzisiejszy wywiad, dlatego że to właśnie Ochotnicza Straż Pożarna i działalność tutaj ukształtowała mnie w dużej mierze. Tutaj nauczyłem się poświęcenia, oddania wyższym sprawom. Tutaj się aktywizowałem i stąd wyrosłem jako późniejszy samorządowiec. Oprócz tego moimi zainteresowaniami są jeszcze przede wszystkim sporty motorowe i mechanika samochodowa. Trzeba do tego dołożyć, że jeżdżę na wyścigi samochodowe, sędziuję, posiadam licencję sędziego sportów motorowych, a hobbystycznie dodatkowo zajmuję się renowacją starszych samochodów, to już tak całkowicie w wolnym czasie. Gmina Brzostek jest złączona w okręgu razem z gminą Jodłową, więc reprezentuję obydwie te gminy w Radzie Powiatu Dębickiego. To jest moja pierwsza kadencja w Radzie Powiatu Dębickiego, niemniej jednak wcześniej już miałem doświadczenie samorządowe związane z tym, że reprezentowałem na wsi brzosteckie w Radzie Miejskiej w Brzostku, później piastowałem funkcję przewodniczącego tejże właśnie Rady Miejskiej w Brzostku. Następnie udało mi się wygrać kolejne wybory, gdzie zasiadam teraz w Radzie Powiatu. Funkcje, które sprawuję w tej Radzie, to jest przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz jestem członkiem Komisji Infrastruktury. Jeżeli ktośkolwiek tylko ma takie życzenie, to umawiamy się na odpowiednie spotkania. Staram się chodzić na wszystkie zebrania lokalne, wiejskie, jeżeli tylko jestem proszony, spotkania z mieszkańcami oraz reprezentuję ich na różnych wydarzeniach, na których również można rozmawiać o problemach i potrzebach lokalnych społeczności. Niemniej jednak jest XXI wiek, więc jestem dostępny na portalach społecznościowych, można i tam ze mną nawiązać kontakt. Na terenie okręgu, z którego zostałem wybrany do Rady Powiatu, udało się na chwilę obecną podczas tej kadencji zrealizować dużą inwestycję budowy mostu w Jodłowej w kierunku Dębowej. Tam był dawniej drewniany most, obecnie wytrzymała konstrukcja. Udało się wybudować wiatę w okręgu drogowo-mostowym w Brzostku na samochody oraz zakupić tam ciągnik na potrzeby utrzymania bieżącego dróg powiatowych. O rzeczach ważnych należy tu wspomnieć, które jeszcze nie zostały zrealizowane, a już niedaleko tej realizacji, mam nadzieję, jest. Mianowicie chodzi tutaj o drogę od Woli Brzosteckiej przez Kamienicę Górną, Bączałkę aż do Smarzowej oraz chodniki na Wsi Brzosteckim i chodnik na ulicy Słonecznej. Ubiegają się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Jeżeli otrzymają one pozytywną opinię, to w przyszłym roku uda nam się te inwestycje zrealizować, dlatego jest coraz bliżej do ich wykonania. W pierwszej kolejności należy tutaj wymienić przebudowę i remont drogi od Siedlic Bogusz aż do Grudnej Górnej. To jest również kolejna droga, duża inwestycja drogowa na terenie okręgu, z którego zostałem wybrany do Rady Powiatu, którą należałoby zrealizować oraz wyprowadzenie sprawy z dawniejszym internatem, który teraz stoi i nie można go użytkować, gdyż sprawa formalno-prawna na to nie pozwala. Ale toczy się obecnie postępowanie i będę prowadził wszelkie działania ku temu, aby obiekt mógł być użytkowany na potrzeby lokalnych społeczności. Ważną rzeczą i inwestycją, która już tak samo do której się przymierzamy, jest budowa chodników w Opaciące w kierunku Gogołowa. Ulubionym dla mnie miejscem jest na wsi Brzosteckie, skąd się urodziłem, wychowywałem i spędziłem całą swoją młodość. Jest tutaj przepięknie, niemniej jednak na terenie gminy Brzostek mamy bardzo wiele ciekawych miejsc, które można odwiedzić. Jakby nie spojrzeć, Brzostek to taki wstęp do Bieszczad. Mamy gospodarstwa agroturystyczne, mamy przepiękną naturalną rzekę Wisłokę, mamy stawy, z których można korzystać, obiekty sakralne, które warto obejrzeć, są to kościoły w Gorzejowej, w Przeczycy, również w Brzosku i inne, są to kapliczki, zabytkowe dwory szlacheckie. To wszystko warto zobaczyć, pospacerować po szlakach turystycznych, które są wytyczone. Także serdecznie zapraszamy najbardziej i najchętniej do na wsi Brzosteckiego, gdzie organizowane są różnego typu pikniki, wydarzenia posiadające niezwykłą energię i niezwykły klimat.